Cześć wszystkim, z jestem Zoko, to jest czwarty odcinek Sacrifice kampanii Persefony. Więc co, zaczynamy kolejną misję, zobaczmy, cóż teraz od nas chce bogini zieleni. Nasze główne siły wciąż są związane walką z nieprzyjacielem. Jednak chcielibyśmy wiedzieć więcej na temat Ashura. Znajdź Yadugara i dowiedz się czegoś na ten temat. Ani kroku dalej. Chcesz odwrócić się plecami do Boga Wojny? Jak widzicie, ta gra ma w sobie zajebisty charakter, że tak to nazwę. Widzicie, ja wiem, że my wiemy, że będziemy szli kampanią Persefony, ale mimo tego, że idziemy tą kampanią Persefony, to inni bogowie starają się nas jednak nawrócić, jakby skłonić, skusić, żebyśmy poszli do nich. Jak widzicie, Charnel zauważył to, że my ciągle idziemy do Persefony, dlatego chcę, żebym poszedł do niego, ale niestety Charnel, na ciebie przyjdzie pora jeszcze, ale tym razem Persefona. Ale jak widzicie, zajebisty smaczek, według mnie super, świetny to jest. Więc idziemy, tak jak bogini mówi, odstępiamy troszeczkę od walki z bogami, będziemy teraz szli badać tego całego Yadugara. Jeżeli nie wiecie, kto jest Yadugar, to spójrzcie sobie do drugiego odcinka. Drugiego albo pierwszego? Tam, gdzie była misja z ołtarzem, znaczy z ołtarzem, żeby chronić naszych mieszkańców krainy, i tam właśnie Yadugar się pojawił, więc jeżeli chcecie wiedzieć na jego temat trochę więcej, to obejrzcie sobie poprzedni odcinek. A ja idę do Persefony. Zwiadowcy ruszyli przodem, by znaleźć kryjówkę Yadugara. Ten jednak wymknął się z pułapki zastawionej na niego w Telurii i uciekł do Urgas, niegdysiejszej ojczyzny troli. Znajdź Yadugara i dowiedz się jak najwięcej o Ashurze. Okej. Okay. Więc jak widzicie, znowu trafiliśmy na ten piękny... O, Testor przyleciał. Gdzie jesteś, przyjacielu? Tutaj jesteś. Jak widzicie, trafiliśmy do jakiejś zielonej krainy bardzo ładnej. A co to jest? Ujście Many. Yadugar, Manalit Stratos. Czyli wiemy, że Stratos posiada moc, znaczy Yadugar posiada moc Stratosa, ale niekoniecznie dla niego służy, nie? Okej, bierzemy Tostera. I tutaj mamy nową jednostkę, którą właśnie nam teraz chowaniec przedstawi, więc sprawdźmy to. Gnomy świetnie sobie radzą z tymi przenośnymi działami. Dobrze, że nie wszystkie przeszły pod komendę Pyro. Jak widzicie, Pyro naszej bogini kradnie jednostki i robi z nich swoje. To jest trochę prawdy, no trochę w tym prawdy jest, ponieważ no jest tak, że Pyro ma praktycznie takie same jednostki jak my, tylko że troszeczkę są przerobione. I to bardzo fajnie wytłumaczone. Formować falangę. Formujemy falangę oczywiście, ponieważ to są jednostki strzelające i one mi się przydzą z tyłu. Tak samo na Hiry. Okay, w ten sposób. I co? Bogini kazała nam sprawdzić, co jest z tym Yadugarem, co z nim jest nie tak. Sprawdźmy zatem. Brak mi słów, by dostatecznie opisać, jak wstrząsające było to, co stało się dalej. To niemożliwe. Marduk. Witaj, przyjacielu. Tutaj nazywają mnie Ashurem. Co? Jak się tu dostałeś? Mamy jeszcze do pogadania. Twoi rywale upadli, a ty wciąż nie spłaciłeś długu. Rywale? Zniszczyłeś wszystko. Mój świat rozpadł się w pył pod moimi stopami. Nie obwiniaj się zbytnio. Zagłada Yeri była zapisana w gwiazdach. Byłeś tylko pionkiem na szachownicy losu. Tak jak teraz. A co do ciebie, chochliku? Twój udział w tym wszystkim nie zostanie zapomniany. Mistrzu, są jeszcze inne światy, równie piękne i ciekawe. Nie. Tym razem spróbujemy go powstrzymać. Muszę przyznać, że nie zrobiło. Znaczy, zrobiło się całkiem nieprzyjemnie. Deszcz zaczął padać, zrobiło się ciemno. I cóż jest... Kim jest ten gościu, który nas odwiedził? Oczywiście my już go znamy, niektórzy z nas, którzy oglądali pierwszą serię. Ale dla osób, które by nie wiedziały, nie będę zdradzał oczywiście, dlatego
Zobaczymy dalej, kim on tak naprawdę jest. I tworzymy pierwszy nas manalit, bo musimy mieć manę oczywiście. Mimo złej pogody, wciąż ta kraina wygląda całkiem pięknie. I też jak widzę, Yadugar nie jest naszym wrogiem, ponieważ jest zielony. Być może będziemy tylko z nim rozmawiać, być może, nie wiem, zobaczymy co z nim będzie. Ale to wam powiem, że to jest najładniejsza kraina z tej gry. To mi się najbardziej wbiła w pamięć i jest najładniejsze według mnie. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. No drzewek mogło być co prawda więcej, ale tak to wygląda pięknie. Tutaj jest ładny taki półksiężyc. Jakieś tutaj są roślinki takie piękne z zielono. Strasznie fajna dolina, bardzo mi się podoba. Okej, okay. Zanim pójdziemy do Yadugara, pójdę sobie tam i stworzę sobie kolejny monolit. Tak, co byśmy mieli więcej many oczywiście. O, chłopi zamieszkujący naszą krainę. To jest oczywiście, gdybym był złą, gdybym był kierowany, nie wiem, Pyro czy na przykład Czarnelem, to z pewnością bym ich zabił i zrobił z nich duszę. Teraz też mógłbym to robić, ale oczywiście nie chcę tego robić, ponieważ nie chcę, no chcę jakby żyć z nimi w pokoju. Oni są moim ludem, więc nie mogę ich zabijać, muszę ich chronić. Oczywiście nic by się nie stało, oprócz tego, że Persewona by na nas krzyczała, że zabijamy jednostki. Tylko tyle. Okej, okay. Stworzmy sobie dwóch troli, tak, dla obrony. Jeden już jest. Jeszcze robimy jednego. Aha, i oczywiście... kończy mi się mana. Oczywiście standardowo sprawdzimy sobie oczywiście kwestie dialogowe tego gnoma naszego, co nie? Panie, gdzie ja położyłem ten... Gdzie ja położyłem ten... Kapusta i wilk? Potem podzielić przez zero. Co ja zrobiłem z tym eliksirem? Teraz potrzebny jest punkt podparcia. Nazwę to arcykieropatafonem. No wiesz, dla dzieci. A podpisałeś zgodę na przeszczep organów? Kapusta i wilk. Potem podzielić przez zero. Gnom jest bekowy. Formować okay. Linię. Chroń się mnie. Lubi. Ja cię też lubię, panie troll. Mamy dwóch troli, którzy będą nas chronić od dwóch stron, więc bardzo fajnie. Robimy sobie kolejny ołtarzyk. O, ale... Co się dzieje? Oho! Cóż to za istoty? Przypominają mi Surtura, a wam? Okej, okay. Oni są dla nas niedobrzy, oni mają tą samą umiejętność co Surtur. A dlatego my będziemy... Troszeczkę... Będziemy troszeczkę z tyłu, a nasze trolle ich zabiją po prostu. I otrzymaliśmy nowy czar, nowe zaklęcie, jakim jest tęcza. Tęcza jest zaklęciem leczącym obszarowym, po prostu tęcza wyskakuje z nas i będzie wchodzić we wszystkie nasze jednostki, tak aby ich uzdrowić. Jeżeli jednostka jakąś tam utraciła, jakąś cząstkę zdrowia, to ta tęcza go priorytetyzuje i po prostu leci do niego w pierwszej kolejności, tak żeby go uleczyć jak najszybciej. Jak widzicie, to są lodowe olbrzymy. To jest jednostka walcząca wręcz jak mój troll, tylko że od Stratosa. Jest lekko słabsza od naszych troli, jeżeli chodzi o moc, znaczy o uderzanie oraz chyba o ilość HP, ale oni właśnie mają tą super umiejętność w postaci tych piorunów. Te pioruny jakby wyrównywują siłę między nimi, ponieważ jak właśnie mamy dużo tych olbrzymów i na każdego z nich spadnie ten piorun, to robi się... No nie, ciekawie. W tym przypadku akurat wyszliśmy z tego bez szwanku, bo te trolle, znaczy te lodowe grzbiety, lodowe olbrzymy się trochę zakałopućkały i nie wiedziały kogo bić. Okej, bierzemy kolejnego i zaraz będziemy mieli duszyczki, bardzo fajnie, już mam dwie. Więc robimy sobie jednego skarabeusza, tak to by nas leczył. Pięknie bardzo. I dobra, z taką armijką już mogę w sumie wyruszyć na środek do tego całego Yadugara i dowiedzieć się, kim on jest. Więc chodźmy. Jak muzyka ucichła. To mówił chłop. O, wiesz, jak już widzimy, tam jest Yadugar ze swoimi lodowymi olbrzymami. Więc idziemy do niego ze spotkaniem, że tak powiem. Tak trochę wygląda jakby, nie wiem, jakaś wymiana więźniów czy coś. Okej, idziemy. Raczej nam nie zrobi krzywdy, tak myślę. Yadugar na poziomie 4, tak samo jak ja. Idziemy. Yadugarze, nie wiesz co czynisz. Ashur to demon w przebraniu. Jeśli go nie powstrzymamy, zniszczy ten świat i nas razem z nim. Czemu miałbym ci wierzyć? Spotkałem go już wcześniej.
To dlatego jestem teraz tutaj. Jestem ostatnim z mego ludu. A więc uciekłeś? Tak. Przez wrota wymiarów. A więc uciekaj dalej. Bogowie muszą ponieść zasłużoną karę, niezależnie od ceny. Przed nami nowe zadania. Więc jednak Jadugar jest naszym wrogiem. No cóż. Niestety nie dał się przekonać, musimy z nim walczyć. On ma podstawowe jednostki, znaczy on ma ogólnie jednostki Stratosa. Jeżeli on powiedział, spróbuję to przejąć, to był zły wybór. Mózgowcy, czyli jednostka latająca może mnie przewrócić, tak samo jak krzykacze moi. Dobra, robimy manali, tak żebyśmy mieli szybko dostęp do wszystkiego. Rzucamy tęczę i pomagamy naszym jednostkom tu walczyć. Okej, najlepiej pomożemy ściągając jednostki latające, ponieważ trolle nie zrobią im nic. Dlatego będę ściągał w ten sposób. I robimy gnomów, ponieważ gnomy też mogą fajnie tutaj pomóc ściągać się jednostki latające. Biep z gniewu! Pięknie! I ściągnęliśmy ile? Jedną jednostkę, szkoda. Okej, kolejną tęczę tu rzucimy sobie do naszej jednostki. Bo widzę, że troszeczkę dostali. Co to jest? Atakują nas przedziwne istoty. Nie wydaje mi się, żeby służyły Jadugarowi. To są mutanci. Niestety musimy ich pokonać. Twój mag został zaatakowany. Dobra, ja się zamienię w ducha, żeby mnie nie zawili. Dlaczego nas atakujecie? Samoobrona. Ale my nic nie robimy. Jedne stworzenia. Wyczuwamy wasz ból i strach. Może znajdziecie ulgę, walcząc w naszych szeregach. Niech i tak będzie. Oni mają głos nieprzyjemny. Jak widzicie, dostaliśmy 3 jednostki. Mutanty całkiem nieźle sobie radzą w walce na odległość. Twój budynek został zaatakowany. Ale nam dużo powiedział. Mutanci to jest jedna z bardziej zaawansowanych jednostek, jakie dostaniemy za jakiś czas. I to będzie jedna z jednostek, która będzie dosyć istotna do niektórych misji, żeby wygrać je ogólnie, bo mutanci w dużych grupach, oni są bardzo wolni, jeżeli chodzi o chodzenie. Widzicie, oni tam dalej są i idą powolutku, ale mają bardzo wysoki zasięg ataku, bardzo daleki oraz bardzo mocny i obszarowy. Więc jeżeli będzie ich dużo, to bardzo, bardzo łatwo z nimi idzie. Tylko trzeba bardzo ich nadzorować i nie pozwolić im umrzeć. Okej, zbijmy tego mózgowca. I robimy trolli tak, żeby nam szybko tutaj niszczyli tego Jadugara. No niestety, szkoda, że Jadugar się z nami nie dogadał, woli załatwić to walką. Też jak słyszeliśmy, ma jakiś problem do bogów, czyli on jest zbuntowanym magiem. Wiecie, kiedyś służył Stratosowi, ponieważ ma jego moc, ale coś nie poszło, czyli mamy kolejny dowód, że Stratos nie do końca jest taki dobry, jak mówi. Więc on się zbuntował Stratosowi, zamienił mnie w kostkę. To jest jego alternatywa na mój bluszcz, wiecie, przytrzymanie bluszczem. O, proszę bardzo, teraz ja ci pokażę, jak to jest zatrzymać kogoś w miejscu. I teraz trolle cię wykończą. Więc jak widzicie, mamy teraz kolejny dowód na to, że Stratos jednak... Coś tam z tym Stratosem jest nie tak, skoro tak... Bo wszyscy mówią o nim źle, na przykład Sturtur też nam mówił, to było w drugim odcinku bodajże, że Stratos nie jest całkiem taki dobry. I też sam Jadugar też ma do niego jakiś interes. No cóż, zobaczymy, co nam pokaże przyszłość, jeżeli chodzi o Stratosa. Jadugar się pojawił tam z tyłu, starczą. Dobra, ale my sproponujemy jego ołtarz za jednego Manahira, myślę, że się uda. Okej, proponujemy. Zaraz Torbiusz go weźmie. A my możemy tu już sobie próbować go strzelać. O, jak widzicie, bardzo fajnie naprowadzający test. Okej, teraz musimy za wszelką cenę nie dopuścić go do naszego ołtarza, znaczy do jego ołtarza, żeby nie przerwał rytuału profanacji. Ale z tego co widzę, on jest głupi i raczej tego nie zrobi. Yep. Jak widzicie, właśnie pojawia się nad nim taki okrąg, taki portal, który będzie go atakował za każdym razem, kiedy nasi torbiarze będą wykonywać swój rytuał, patrzcie. Oni rzucają pioruny. O, i on dostaje pioruny. Właśnie na tej zasadzie to działa. I im dłużej będzie zwlekał z uratowaniem siebie, tego ołtarza, każdy ten piorun będzie zabierał mu doświadczenie, czyli będzie go cofał i będzie miał coraz mniej zaklęć, coraz mniej jednostek.
Właśnie w ten sposób podziała. Okej, ale to już raczej jest skończone. Dokładnie. Pani Adugar umiera. Jeszcze ci to dokopię na koniec. No i niestety, pani Adugar. No to na razie mamy spokój. Ale jeśli Ashur ma inne ołtarze... Jadugar powróci. Wiesz co, Zyzyks? Przez moment myślałem, że to się nie wydarzyło naprawdę. Ale oto Ashur Marduk powrócił. Niech i tak będzie. Jeśli nie mogę mu uciec, spróbuję go zniszczyć. Sprawiedliwość twoich czynów została doceniona. Persefona spogląda na ciebie łaskawszym okiem. No i tak właśnie, jeżeli wykonujemy misję dla maga, znaczy dla boga, który no dosyć dużo mu pomagamy, to on wkrótce będzie dla nas, da nam nagrodę. Macie, widzicie, mam teraz wybór. Może zdać szybszą regenerację, ale czego? Czy życia, czy many? Ale mi się zdaje, że to jest szybsza regeneracja many, a tu jest więcej many. Więc ja postanowię wziąć więcej many, ponieważ i tak zawsze robię dużo mana healów, mana litów, więc ta regeneracja jest dosyć dobra. Dlatego wezmę sobie więcej many. I mam punktów many więcej o 15%. No, zawsze to więcej jednostek stworzy na początek. A ci dalej tam robią ten rytuał. Dobra, nie może. Ale to jest koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się mi oglądało. I zapraszam was teraz do cutscenki końcowej. No i zakończymy. Bogów odmieniony. Zaczekaj, proszę. Nie chcę słyszeć ani słowa o dalszych wydarzeniach, dopóki nie opowiesz mi o tym Marduku. Co o nim wiesz? Skąd on zna ciebie? Właśnie do tego zmierzam. Wierzę, byłem człowiekiem zamożnym. Czyżby lordem? A może królem? Raczej tyranem. Gdybyś mnie znał, uznałbyś mnie za złego człowieka. Tak też uważała większość ludzi? Byli też inni. Jedni źli, drudzy dobrzy. Walczyłem z nimi o władzę. Co się dzieje? Może powinniśmy stąd odejść? Cóż, i tak mieliśmy iść dalej na południe. Proszę, mów dalej. Będę podążał za twoim głosem. Jak sobie życzysz. Pracowałem przez całe życie, pomnażając fortunę innego człowieka. Kiedy umarł, młodo, zbyt młodo, władza spoczęła w moich rękach. Ale ja nie byłem tak popularny jak on. Znienawidzony, to lepsze słowo. Naciski z zewnątrz, spiskowcy w kraju. Mój własny lud zwrócił się przeciwko mnie. I to po wszystkim, co dla nich zrobiłem. Nie mogłem pozwolić, by ich zawiść zniweczyła dzieło mego życia. Ale siły mych wrogów były przeważające i musiałem zwrócić się o pomoc do straszliwych, mrocznych sojuszników. Więc przywołałeś Marduka? Tak, ale ten demon okazał się zbyt potężny. Nie mogłem nad nim zapanować. I co wtedy? Reszty nie muszę ci opowiadać. To samo, co stało się tutaj. To był koniec świata. Powróciłem do Krainy Bogów z nowym celem. Najpierw jednak musiałem powiedzieć im prawdę o Marduku, zwanym tutaj Ashurem. Niesamowite. Co dokładnie im powiedziałeś? Wszystko, co wiedziałem. Marduk to niewyobrażalnie potężny demon, który pożera światy, do których został przywołany. A apetyt ma ogromny. Jeśli ten Marduk jest demonem, to dostał się tu przez czarcią bramę w Golgocie. O nie, Czarnel jest zbyt silny. Nie możemy teraz zaatakować Golgoty. Istnieją pewne tajemne przejścia, które prowadzą z Empyrei w głąb Stygii. Abraxus zna drogę. Może i tak, ale mamy też inne problemy. Wielu moich wyznawców zostało porwanych do Pyroborei. Racja.
Musimy powstrzymać Pyro, nim wykorzysta tych nowych niewolników. Bardzo mi się nie podoba sposób, w jakim mówi pan Stratos. Wiecie, mówi tak: no, wiesz, panie Gleba, no, James, pomożemy ci, nie martw się. To brzmi zbyt pięknie, żeby to było prawdziwe. Jesteś podejrzany, mam cię na muszce. Tak, ale widzicie też, Czarny się nas obraził już do końca. I Pyro, nie mamy już do nich dostępu nigdy. A może? Tak czy inaczej, to z końca odcinka. Mam nadzieję, że wam miło się go oglądało i zapraszam do następnego.